Nadszedł upragniony piątek dla wielu, piątek tym bardziej wyjątkowy i wyczekiwany, że rozpoczynający długi weekend. Będzie można mieć nawet 5 dni wolnego, zatem to doskonały czas, żeby odpocząć, nacieszyć się, mamy nadzieję, dobrą aurą, aby słońce nam dopisało, ale także wziąć udział w miejskich wydarzeniach. A lista tych wydarzeń jest naprawdę długa. Przed nami spektakle, wystawy, projekcje filmów, koncerty, zajęcia dla najmłodszych, czy też warsztaty twórcze dla całych rodzin. Dla miłośników aktywności i rekreacji, park na Wyspie Bolko, czy też zajęcia aquazumby na wodnej nucie. A dla kibiców pojedynki opolskich drużyn, pojadą żużlowcy, kolejarze Opole, a także zagrają piłkarze Odry Opole. A zwieńczeniem tego długiego weekendu będą obchody 3 maja na opolskim rynku, etiuda historyczna, animacje, warsztaty i zajęcia dla najmłodszych i dla całych rodzin, a mieszkańcy będą także zaproszeni do tańczenia wspólnie poloneza. Będzie się działo, pełna lista wydarzeń dostępna jest na stronie internetowej miasta, także na czasnoopole.pl. Miłego weekendu i do zobaczenia!